Wciąż słyszymy o stopie bezrobocia. To bardzo ważny wskaźnik ekonomiczny. Chciałbym zgłębić się w ten temat i pokazać, jak to się oblicza. Najpierw narysuję duży diagram. Powiedzmy, że to koło reprezentuje całą ludność, powiedzmy, całą ludność Stanów Zjednoczonych, na przykład Stanów Zjednoczonych sobie przećwiczymy. Sprawdziłem, że ludność Stanów Zjednoczonych to 304 miliony ludzi, tak mniej więcej. To są wszyscy, także 10-miesięczny syn mojego znajomego, Amerykanina. Jeśli mówimy o bezrobociu, to ten syn nie powinien być jeszcze uwzględniany. Jest więc podzbiór ludzi, których Urząd Statystyki Pracy bierze pod uwagę ze względu na wiek. No i są to osoby powyżej 16 roku życia. Powyżej 16 lat. W listopadzie było to mniej więcej 237 milionów ludzi w Stanach Zjednoczonych. Tutaj też mamy podzbiór, bo nie każdy w wieku powyżej 16 lat jest zatrudniony. No Może na przykład woli siedzieć w domu, uczy się, służy w wojsku lub jest na emeryturze. Trzeba wydzielić podzbiór osób w wieku odpowiednim do pracy. To siła robocza. Siłę roboczą zaznaczę na, na zielono. Ten zielony podzbiór to siła robocza. Siła robocza. Według danych z listopada to 154 miliony ludzi. W obrębie siły roboczej jest podzbiór osób, które Urząd Statystyki uznaje za bezrobotne. Bezrobotni, zaznaczył na pomarańczowo bezrobotni. Według najświeższych danych to około 15 milionów bezrobotnych. 15 milionów. To są bezrobotni. Metoda obliczania stopy bezrobocia, choć obejmuje wiele, wiele niuansów, jest prostsza niż się z początku wydaje. Stopa bezrobocia. Stopa bezrobocia jest równa stosunkowi liczby bezrobotnych, liczba bezrobotnych podzielona przez. Siłę roboczą, podzielona przez siłę roboczą. A siła robocza składa się z bezrobotnych, bezrobotni, i jak łatwo się domyślić, z zatrudnionych. Dodać zatrudnieni. Zatrudnieni. W tym przykładzie, żeby obliczyć stopę bezrobocia. 15 milionów bezrobotnych umieścimy w liczniku, a w mianowniku będzie cała siła robocza. 15 milionów bezrobotnych. A ile jest zatrudnionych? 154 odjąć 15, czyli 139 milionów. 139 milionów zatrudnionych. Ta liczba tutaj wynosi 139, tutaj mamy 15. A to jest cała siła robocza 154 miliony ludzi. To proste. Jeśli przeliczycie, wyjdzie. wyjdzie wam jakieś 10%. Zastanówmy się nad definicjami bezrobotnych i siły roboczej. Trochę różnią się od rozumienia potocznego tych terminów. Według Urzędu Statystyki Pracy, bezrobotnym jest ten, kto nie ma pracy, a chce mieć. Jak określić, czy ktoś chce mieć pracę? Urząd sprawdza, czy człowiek szukał pracy. Czyli poszukiwanie pracy. W ostatnich czterech tygodniach, powiedzmy, że szukam pracy. Rozsyłam CV, ale zmęczyłem się rozmowami kwalifikacyjnymi i robię 5 tygodni przerwy. Nie uznają mnie za bezrobotnego. To ważne. Powiedzmy, że w gospodarce jest bardzo źle. W pierwszym tygodniu należę do bezrobotnych, nie mam pracy, ale jej szukam, więc siedzę tutaj. Należę do siły roboczej, nie jestem zatrudniony, ale szukam pracy. Po jakimś czasie męczę się, robię parę miesięcy przerwy. Nie chcę nawet szukać pracy, zaczekam na poprawę sytuacji. Dołączam więc do puli osób poza siłą roboczą. Zamiast należeć do siły roboczej, do osób zatrudnionych lub bezrobotnych, jeśli zrobię więcej niż miesiąc przerwy, jeśli przez 4,5 tygodnia nie będę szukał pracy, to trafię do grupy bezrobotnych oddalonych od rynku pracy. A ci ludzie, według metodyki amerykańskiej, nie należą do siły roboczej. Przestałem być siłą roboczą. Więc zabierzecie mnie z licznika, ale też z mianownika. A to może poprawić stopę bezrobocia. Uważajcie, bo to może być nieintuicyjne. W gospodarce może być tak, że ponieważ wypadłem z puli siły roboczej, to poprawi się stopa bezrobocia. Objaśnię to na prostym przykładzie. Wyobraźmy sobie świat, świat, którego cała potencjalnie pracująca dorosła populacja składa się z trzech osób. Trzej dorośli. Trzej dorośli w takim wieku, że mogą pracować. I powiedzmy, że podzbiór tej dorosłej populacji, który uważamy za siłę roboczą, powiedzmy, że to dwie osoby. Dwie osoby. Co za liczby. Ale będzie łatwiej zrozumieć dzięki takim małym liczbom. Z tych dwóch ludzi w sile roboczej, jeden jest bezrobotny. Jeden bezrobotny. Jeden bezrobotny. Prosty przykład. Dwaj członkowie siły roboczej, jeden bezrobotny. Drugi zatrudniony i jest jeszcze jeden dorosły. Może się uczy, może nic nie robi, a może to emeryt, nie wiemy. Powiedzmy, że ja jestem tym bezrobotnym. Jestem tym bezrobotnym i szukam pracy. Ale tyle razy mnie odrzucono, a sytuacja jest tak zła, że postanawiam odpocząć. Albo po prostu się załamuję, dobija mnie takie życie. I przestaję szukać pracy. Zniechęcam się. Według Urzędu Statystyki Pracy nie należę już, to było z okresu, kiedy jeszcze próbowałem, tu próbowałem, ale jeśli zrezygnuję, jeśli tak się zniechęcę, że przez ponad 4 tygodnie nie będę szukał pracy, to teraz narysuję nowy diagram dla trzyosobowego kraju. Wciąż są trzej dorośli, trzej dorośli, ja już nie jestem bezrobotnym, bo przestałem szukać, nie należę już do siły roboczej, bo nie szukam pracy. Teraz zatem cała siła robocza to jeden facet, który ma pracę. Jedna osoba. No i nie będzie bezrobocia. Bo w sile roboczej nie ma nikogo bez pracy. Przeskoczyłem do tej kategorii. Teraz jestem tutaj. To ja. To mój podzbiór. Smutna buźka. Ta smutna buźka to ja. Tutaj stopa bezrobocia wynosiła 50%. 1 dzielone przez 2. 1 podzielić przez całą siłę roboczą. To 50% bezrobocia. Kolejna przesadzona liczba, no ale nieważne. W tej sytuacji, ponieważ odpadłem z siły roboczej, bo się zniechęciłem, nie liczą mnie. Więc bezrobocie wynosi 0%. 0 podzielić przez 1. Gdy patrzeć tylko na liczby. Są inne możliwe scenariusze. Zmienia się licznik i mianownik, bo ludzie mają zapał lub go tracą, siedzą w domu, idą do szkoły, zaciągają się do wojska. Chciałem pokazać, że stało się coś bardzo nieintuicyjnego, ponieważ w gospodarce było źle, wypadłem z siły roboczej i dlatego stopa bezrobocia z pozoru wygląda dobrze. W tym przykładzie spadła z 50% do zera. W prawdziwym świecie nie występują takie skrajności. Bo przecież ludzi jest więcej niż trzech, na przykład 304 miliony w Stanach Zjednoczonych. Chciałem jednak pokazać niuanse tych obliczeń. Nikt nie chce wprowadzać innych w błąd, ale trzeba wyznaczyć próg przynależności do siły roboczej. Stąd wymóg szukania pracy przez ostatni miesiąc. Powiedzmy, że w naszej piwnicy koczuje szwagier. Wy uznacie go za bezrobotnego, ale Urząd Statystyki Pracy nie. Jeśli szwagier nie szukał ponad miesiąc pracy, to jest w grupie oddalonych od rynku pracy.